To już ósma edycja kongresu. W jaki sposób kongresowi udało się, czy i w jaki sposób udało się towarzyszyć, konstruować to, co teraz nazywamy dobrą zmianą? No ja sądzę, że to jest jedyne gremium znane mi, w którym nie obowiązuje w zasadzie cenzura, w którym jest normalna debata, w którym ścierają się różne koncepcje i to jest ta wielka wartość. No bo jednak, co by nie mówić o mediach, nawet można powiedzieć naszych, to zawsze tam musi być taki parytet, na jednego pisowca jest 5 partii innych i to wszystko krótko. A tu, jak pani widzi, tu jest czas, tu się spokojnie omawia poszczególne tematy. No trzeba przyznać, że ja podziwiam organizatorów, no bo jest to wielkie przedsięwzięcie. My jesteśmy na wszystkich tych edycjach, jak się mówi, tego kongresu. I nie powiem, że jest coraz lepsze, ale po prostu ciągle trzyma ten wysoki poziom. No, dzisiejsza laureatka to po prostu wszystkich nas zdumiała i oczarowała, po prostu i wyłuskać taką osobę, prawda, i przedstawić, to jest jednak wielkie osiągnięcie, wielki sukces całego zespołu. PiS mówi o tym, że ten program Dobrej Zmiany powstał w rozmowie z Polakami, ale na ile ten kongres był też takim think tankiem, poza tym, że na pewno dodawał otuchy w najtrudniejszych? No, niewątpliwie oprócz rozmawiania na placach, trzeba jeszcze rozmawiać w salach, trzeba jeszcze rozmawiać w panelach z przygotowanymi jednak referatami, wypowiedziami. Bo całkowicie polegać tylko, próbować skonstruować program, a przecież program musi być no, w sumie potem do wykonania dosyć szczegółowy. Czyli muszą być projekty ekonomiczne, prawda, projekty dotyczące kultury, życia społecznego. To już, to myślę, że no, trudno mi powiedzieć. Ja nie, po pierwsze mieszkam w Gdańsku, a nie w Warszawie. Tutaj właściwie takich ludzi, którzy by byli związani z władzą, to za bardzo nie znam. Ale jak sądzę, patrząc na to, jak ten rząd się trzyma, bo rząd się trzyma. Rząd, uważam, naprawdę udało się wybrać ludzi, którzy są z jednej strony ideowi, a z drugiej strony bardzo pragmatyczni. I to jest ta sztuka, połączyć jedno z drugim. A jeśli chodzi o samą dobrą zmianę, co zdaniem pani udało się, co najbardziej cieszy, a co jeszcze jest do mocnego przepracowania? Ja przypuszczam, że to, co się udało, to jest na pokazanie Polakom, pokazanie społeczeństwu, że po prostu można postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem. Że to nie musi być ideologiczna jakaś taka huśtawka między liberalizmem a komunizmem, prawda? To jest coś takiego, co mnie przypomina Solidarność, bo w Solidarności myśmy uważali, jeśli tak można powiedzieć, w programie gospodarczym, że po prostu najważniejszą rzeczą, żeby żadna ideologia nie stała nad rozwiązaniami gospodarczymi. I to jest to, co poza tym, no, mam zastrzeżenia duże do telewizji publicznej, ale jednak to, że istnieje i Telewizja Republika, że istnieją różne, prawda, te portale w internecie, do których zresztą nie zaglądam, bo wolę czytać papierowe rzeczy, ale jest ileś tam tygodników już ciekawych, no i jest jednak program informacyjny, który no, przynajmniej prostuje te kłamstwa, które płyną gdzieś tam z TVN-u, to mi się wydaje, że ludzie też zaczęli bardziej krytycznie myśleć, zaczęli po prostu już kierować się jakimiś racjonalnymi metodami, znaczy racjonalnymi motywami,
nie całkowicie dają się napuszczać nagle w jakieś takie emocjonalne nagonki raz tu. Czego się nie udało? Na pewno nie udało się i to się chyba prędko nie uda, jakby to powiedzieć, odmienić średni szczebel urzędniczy, bo to jest sprawa trudna. Można postawić najwspanialszego ministra, prawda? No a te przyzwyczajenia tych ludzi, którzy gdzieś tam segregują te papiery, to nie jest taka sprawa prosta. Z drugiej strony brak chyba, krótka ławka prawicy konserwatywnej, jeśli chodzi o... Ja nie sądzę, wie pani, nie. No my mamy, ciągle ktoś do nas dzwoni i mówi, słuchaj, nie masz kogoś znajomego, bo ja by to bym chciała gdzieś tam, czy chciałbym. I wydaje mi się, że to jest błąd PiS-u, że w rządzie nie ma biura kadr. I to powinno być, to jest normalna rzecz, która jest w każdym przedsiębiorstwie, bo my na przykład, trudno nam nawet jak znajdziemy jakieś tam dojście, trudno kogoś polecać na przykład na ambasadora, jak nie wiemy jacy są kandydaci. I po prostu sądzę, że wszystkie te podania powinny wpływać w jedno miejsce, w jeden punkt i tam ludzie, którzy się tym zajmują, po prostu są w stanie wybrać, kogo trzeba, prawda? Ja nie sądzę. Wie pani, w Polsce jest mnóstwo ludzi energicznych, inteligentnych, patriotycznych i nie sądzę, żeby były problemy ze znalezieniem w tak tam 30-paromilionowym narodzie iluś ludzi, którzy się doskonale by sprawdzili. Przez te 2 lata zmieniło się tyle, że młodzi ludzie właściwie prawie przestali mówić o tym, że chcą wyjechać za granicę. Czy pani też obserwuje jakieś tego typu takie społeczne zmiany, które by pokazywały, co się i czy w Polsce? To znaczy osobiście to znam takich, co jeszcze wyjeżdżają, ale nie na stałe. No bo jednak ciągle jest ten taki próg, że na przykład jeśli ktoś w tej chwili kończy studia, i ma taką szansę, że zacznie od tych 2000. No ale jak ktoś ma na przykład już tam lat tych 28 i ma na przykład dzieci, żonę, ale już nie ma chyba tego, żeby tam zostać. To jakby. Ja jeszcze powiem o jednej rzeczy, która się nie udała, ale to jest oczywiste, że nie mogła się udać. Mianowicie wiele osób mówi, czemu ich wszystkich jeszcze nie pozamykali. Ale tu jest sprawa, że jednak no, nie było tu rewolucji. My zmieniamy ustrój zgodnie z prawem. No, załóżmy, że prokuratura już działa dobrze, no, ale z sądami jeszcze ciągle jest pewien kłopot. No. A i kradnący wiedzieli, jak kraść, chyba wydaje się, że... Że byli dosyć, tak, dosyć inteligentni. No nie powiem, wie pani, jeśli jak człowiek słyszy, jak oni kradli, to czasami się zastanawia. No, mój mąż, który siedział w więzieniu z takimi normalnymi kryminalistami, to mówi, że no był zdumiony, jakiego rodzaju oni przestępstw dokonywali. Na przykład wywozili jakieś tam świniaki, robili sobie ucztę, a potem fałszowali statystykę, no tam dane jakieś. No i to mniej więcej te są jednak wiosko na takim poziomie, te przestępstwa. Niezwykle no, kryje się za tym absolutne przekonanie bezkarności, prawda? Tego parasola, który ma ich chronić i który spowoduje, że na pewno nie poniosą żadnej odpowiedzialności. No widzimy po panu G, tak?